Myślę, że jest to człowiek, który stara się swoim życiem, swoim sposobem bycia pokazywać, że wszystkie ograniczenia da się w jakiś sposób pokonać, a nawet, że da się z nimi żyć i da się je w jakiś sposób wykorzystać. I jest to osoba, która przede wszystkim cały czas próbuje dążyć do jakiejś takiej jak największej samodzielności. No, czy musi być jakiś taki niesamowicie dobry? Chyba nie. Chyba najważniejsze jest to, żeby był właśnie takim człowiekiem pełnym wytrwałości. Na pewno będzie to upór, będzie to wytrwałość. Ale myślę też, że spokój, łagodność, ale przy tym też asertywność, żeby umieć powiedzieć czemuś nie, albo żeby potrafić postawić na swoim. Czyli tutaj też by nam pięknie wchodziła waleczność. Od nakładu pracy, jaki się wkładam, od tego w ogóle, na ile chcę się ten sukces osiągnąć, bo wiadomo, że można robić coś dla sukcesu, a można robić coś po prostu, byle jak. I myślę, że jeszcze może zależeć od takiej samodeterminacji, żeby nie poddać się w robieniu czegoś, żeby potrafić też coś robić w sposób regularny, żeby się nie poddawać przy tym. Ważny jest też bardzo cel. To, dlaczego chcemy coś zrobić, to dlaczego chcemy coś osiągnąć, to też się bardzo liczy. Dla mnie w życiu najważniejsze jest to, aby być dobrym dla innych, żeby próbować innych zrozumieć, żeby potrafić przebaczyć, ale też, żeby być wytrwałym i zdeterminowanym i nie poddawać się przy byle błahostce, ale próbować iść do przodu, szukać rozwiązań, próbować naprawić swoje błędy.